Era wodnika na progu epickich wydarzeń. Witajcie, kochani. Jesteśmy już na progu epickich wydarzeń zaplanowanych do obecnej chwili. Sierpień otrzymuje nowe kody świetlne kończące zmianę epok, zakończenie starych i początek nowych cykli. Na świecie już zachodzi szybki upadek wszystkich instytucji i systemów, które zmieniły nasz świat w żmijowy Matrix. Ale wielu z was już o tym wie i coraz częściej widzicie, że wypływa coraz więcej wieści na temat tego upadku i niepowodzeń okupanta. Te wiadomości pojawiają się nawet w mass mediach, ponieważ prawda i przejrzystość stają się na nowej ziemi coraz większym wymogiem. Przyzwyczajajcie się więc do epickiej prawdy, ponieważ prawda znów zapanuje na naszej planecie, aby na zawsze wybawić ten świat od burz i wirów, kłamstw i oszustw. Prawda może być przerażająca i przytłaczająca, lecz jednak uzdrowienie, które następuje po tej stronie zasłony, wzbogaca esencję waszych dusz. W naszym życiu rozbrzmi nowy świat i nowe technologie, o których nie mogliście nawet pomarzyć. Powróci globalne zdrowie i dobre samopoczucie, które nam nawet trudno pojąć. W czasach panowania sił mroku, które przez tyle tysiącleci przyzwyczajały nas do niedostatku i chorej świadomości, powraca teraz obfitość, którą Stwórca szczodrze obdarzył nas i wszystkie żywe dusze. Tak więc posłuchajcie swojego wewnętrznego głosu intuicji, aby powiększyć nasze bogactwo. Nowe idee są już gotowe, aby was odnaleźć. Ponieważ różne poziomy burz przetaczają się teraz i w nadchodzących miesiącach, to uziemnienie jest doskonałym prezentem na czas tych przewrotów. Umiejętność spokojnego oddychania podczas wielkich sztormów jest wspaniałym darem. Miejcie świadomość, że intensywne burze, pomimo tego, że wydają się epicko dzikie i niedopuszczalne, ostatecznie przyniosą zupełnie nowy świat w nowej linii czasu. Skoro już jesteście tutaj, w tych czasach, to posiadacie energię i zdolność do pokonywania przeszkód podczas takich sztormów. Nadszedł czas na użycie waszych darów i waszej przebudzonej świadomości. Niech one prowadzą was we wszystkich relacjach. Błogosławieństw wam wszystkim.